Pauline Ritzer urodziła się 13 maja 1989 roku. Miała dwójkę młodszego rodzeństwa. Odkąd była mała, zawsze marzyła o tym, aby zostać nauczycielką. Na początku nie wiedziała, czego mogłaby uczyć, ale z czasem stwierdziła, że matematyka to jest to, co naprawdę ją pasjonuje. Gdy Colin miała 22 lata, zaczęła uczyć w szkole Danvers High School. Była jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych nauczycielek. Nie interesowało ją tylko uczenie młodzieży, ale także pomaganie im w osiąganiu osobistych sukcesów. Dla wielu była mentorem lub po prostu kimś, z kim można było porozmawiać. O Kolin można powiedzieć. Że była nauczycielką z powołania. Zdawała sobie sprawę, że matematyka może być dla wielu osób nudna, więc zawsze starała się urozmaicać lekcje poprzez różne gry czy zabawy. Miała na przykład konto na Twitterze, gdzie pisała ze swoimi studentami i podsyłała linki do różnych stron z grami. Colin była bardzo rodzinna. Miała bardzo dobry kontakt z rodzeństwem i rodzicami, z którymi nadal mieszkała. Nie planowała się w najbliższym czasie wyprowadzać, bo w domu miała wszystko, czego potrzebowała. Mama Colin mówiła, że córka każdy dzień spędzała podobnie. Wstawała, jadła śniadanie, wybierała się do pracy i około 15.30 wracała do domu. Gdzie chwilę rozmawiała z rodzicami, opowiadając o swoim dniu, a potem sprawdzała testy uczniów. W czwartek, 22 października 2013 roku, Colin wybrała się, tak jak zawsze, do pracy. Była bardzo podekscytowana, ponieważ zbliżało się jedno z jej ulubionych świąt Halloween. Cieszyła się z jeszcze jednego powodu: tego dnia uczniowie mieli się ubrać, podobnie jak swój najlepszy przyjaciel. Colin uwielbiała wszelkiego rodzaju przebieranki i ubrała się identycznie jak jej dobra koleżanka, która także była nauczycielką w tej szkole. W klasie Colin niedawno pojawił się nowy uczeń, z którym nie miała jeszcze okazji porozmawiać. Nazywał się Philip Chism. Przyprowadził się z matką z Tennessee do Danvers i musiał tu rozpocząć wszystko od nowa. Przeprowadzki dla nastolatków bywają traumatyczne, ponieważ często muszą zostawić za sobą przyjaciół, szkołę i inne znane już miejsca. Jednak było to konieczne ze względu na dość burzliwy rozwód jego rodziców. Według zeznań matki ojciec znęcał się nad nią i synem psychicznie i fizycznie i chciała od niego po prostu uciec. Kolin dostrzegła Filipa i chciała go poznać. Danvers było małym miasteczkiem, więc od początku wiedziała, że chłopak pochodził z innego miasta. Domyślała się, że musi być mu ciężko, dlatego tak bardzo liczyła na to, że z nim porozmawia i może choć trochę ułatwi mu przystosowanie się do nowego środowiska. W Liceum Danvers ostatnie 35 minut od 13:55 do 14:30 uczniowie mogą spędzić tak, jak chcą. Byle było to związane ze szkołą. Mogą na przykład wybrać się do biblioteki i pouczyć się z grupką znajomych, albo wybrać się do danego nauczyciela i zapytać go o pomoc czy wytłumaczenie jakiegoś niezrozumiałego dla nich zagadnienia. Gdy zbliżała się 13.55, a więc koniec lekcji, Colin podeszła do Filipa. Podczas zajęć dostrzegła, że ten zamiast robić notatki, coś rysował w zeszycie. Kolin powiedziała: Wow, naprawdę świetnie rysujesz. Czy mógłbyś zostać po zajęciach, abym mogła z tobą porozmawiać? Gdy zadzwonił dzwonek, wszyscy uczniowie opuścili klasę, poza dwiema osobami jedną uczennicą oraz Filipem. Uczennica uwielbiała spędzać czas z Kolin i chciała po prostu z nią porozmawiać tak o wszystkim i o niczym. Filip został, no bo nauczycielka go o to poprosiła. Jednak istnieje też druga wersja, według której Colin miała wyjść na chwilę na korytarz, aby porozmawiać ze swoją koleżanką, tą, która także była nauczycielką, i powiedziała jej, że nie wie, dlaczego Filip siedzi u niej w klasie. Gdy Colin wróciła do sali, zaczęła rozmawiać z uczniami. Rozmowa padła na Tennessee, zapewne dlatego, że Filip stamtąd pochodził. Może Colin i uczennica liczyły na to, że dzięki temu Filip dołączy się do rozmowy. Niestety, skutek był inny. Filip z jakiegoś powodu widocznie się zdenerwował, gdy padła nazwa miasta, dlatego Colin od razu zmieniła temat. Uczennica niedługo potem pożegnała się i wyszła z sali. Wtedy nauczycielka powiedziała, że musi na chwilę wyjść do toalety i opuściła klasę. Niedługo po tym, na nagraniu z kamery widać, jak Filip idzie za nią. Po chwili do toalety weszła także inna uczennica, jednak dosłownie po pięciu sekundach z niej wyszła. Zeznała później, że widziała tam kogoś, kto był półnagi. Myślała, że może ktoś się tam przybiera lub robi inne niestosowne rzeczy. Nie chciała się w to mieszać, dlatego od razu odeszła. Później widać, jak Filip szybko wychodzi z łazienki, gdzieś wybiega, a następnie wraca do klasy. Wychodzi z niej ze swoimi rzeczami, takimi jak plecak i bluza, a później kieruje się do łazienki. Tym razem ma na twarzy maskę, na dłoniach rękawiczki, a za sobą ciągnie śmietnik. Po chwili wychodzi z toalety i kieruje się do wyjścia. Na zewnątrz widziało go kilka osób, które na niego spojrzały. Ponieważ wyglądał trochę dziwnie z maską na twarzy, jednak nikt niczego nie podejrzewał. Stwierdzili raczej, że to jakaś nowa moda dla nastolatków, czy coś w tym stylu. Zaczynało robić się późno, a Filip nie wracał do domu. Zmartwiona mama zadzwoniła do szkoły, aby dowiedzieć się, gdzie jest jej syn. Władze zaczęły dzwonić do innych rodziców oraz nauczycieli, a uczniowie z drużyny piłki nożnej zaczęli go szukać w okolicy. W tym samym czasie rodzice Colin zaczęli wydzwaniać na jej telefon, ponieważ ona także już dawno powinna być w domu. W kółko dzwonili, ale niestety nikt nie odbierał. W końcu postanowili pojechać pod szkołę. Na parkingu dostrzegli jej samochód. Wtedy zdecydowali, że sprawdzą, czy nie ma córki w jej klasie. Niestety pomieszczenie było puste. Rodzice od razu przeczuwali, że coś jest nie tak. Wiedzieli, że gdyby Kolin z jakiegoś powodu musiała zostać dłużej w pracy, to by ich o tym poinformowała. Zawiadomiono o tym władze. Jednak wszyscy byli bardziej skupieni na poszukiwaniach 14 Filipa, ponieważ był jeszcze nastolatkiem, a Kolin przecież była dorosła. W końcu władze jakoś połączyły Filipa z Kolin. I stwierdzono, że to, że oboje zaginęli w tym samym czasie, nie może być przypadkiem. Myśleli, że może nauczycielka gdzieś z nim poszła, może nawet byli parą i się z tym ukrywali. Policjanci pojechali do liceum w celu przeszukania go. Nie znaleźli nic dziwnego do momentu, gdy sprawdzono damską toaletę. W środku pachniało środkami do dezynfekcji, tak jakby dopiero co ktoś tu posprzątał. Nagle policjantka dostrzegła na drzwiach blady czerwony odcisk, jakby ktoś z zakrwawioną dłonią popchnął drzwi. Wtedy zaczęła dzwonić do współpracowników, aby niezwłocznie ich o tym odkryciu poinformować. Postanowiono sprawdzić lokalizację telefonu Filipa. Odkryli, że znajduje się w kinie niedaleko szkoły. Siedział tam już od kilku godzin. Część policjantów tam pojechała. Druga grupa w tym czasie postanowiła sprawdzić nagrania z kamer i wtedy zobaczyli dziwne zachowanie Filipa. Jak śledził Kolin, jak wchodził do damskiej toalety, jak ciągnął za sobą śmietnik. Jednak nie bardzo wiedzieli, jak to wszystko zinterpretować. Kilka godzin później, około północy, na policji zadzwonił jeden z mieszkańców i poinformował, że po osiedlu przy jego domu chodzi jakiś podejrzanie wyglądający chłopak z kapturem na głowie. Mieszkaniec poprosił, aby policjanci sprawdzili, czy ta osoba nie robi nic nielegalnego. Gdy oficerowie zjawili się na miejscu, okazało się, że tym chłopakiem był Filip. Przy sobie nadal miał szkolny plecak. Postanowiono go przeszukać. W środku znaleźli zakrwawiony scyzoryk, kartę kredytową Colin. Trochę pieniędzy i zakrwawioną damską bieliznę. Filip zeznał, że okradł Kolin, włamał się do jej samochodu i ukradł jej torebkę. Śledczy stwierdzili, okej, okay, no dobra, ale co z tym scyzorykiem? Z krwią? Czyja to krew? Wtedy Filip powiedział, że krew należała do niej. Zabrano nastolatka na posterunek. Aby dokładnie go przesłuchać. W tym czasie poszukiwania kolin nadal trwały. Około trzeciej w nocy natrafiono na szary sportowy but, który był ubrudzony krwią. Niedaleko znaleziono też parę wywróconych na drugą stronę rękawiczek. Doprowadziło to oficerów do dziwnie wyglądającej kupy liści. Pod nią kryło się ciało kolin. Nauczycielka była naga od pasa w dół. Została kilka razy dźwignię i pobita, a jej gardło było podrżnięte. Zaczęto wypytywać Filipa o szczegóły. Powiedział, że gdy wszedł za nią do łazienki, poderżnął jej gardło z scyzorykiem. Potem schował jej ciało w śmietniku i wywiózł ją poza szkołę. Gdy zapytano go, czy ją zgwałcił, zaprzeczył. Jednak pozycja, w jakiej znaleziono ciało Kolin, oraz fakt, że była naga od pasa w dół, skazywała na inną odpowiedź. Gdy wykonano autopsję, prawda wyszła na jaw. Znaleziono jego DNA w jej ciele. Nie dość, że ją zgwałcił, to później w lesie zaatakował ją kijem. Na szyi miała 16 ran, na ciele 14 ran kłutych i sporo innych mniejszych. Zbadano Filipa, czy nie ma żadnych chorób psychicznych i czy był w pełni świadomy tego, co robi. Okazało się, że był zdrowy i może wziąć udział w procesie sądowym i odpowiadać za swoje czyny. Gdy miał 17 lat, czyli 3 lata po morderstwie, został skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 25 latach. Ale jednocześnie został skazany na 40 lat pozbawienia wolności za gwałt oraz kradzież, więc musi odsiedzieć co najmniej te 40 lat. Gdy wyjdzie na wolność, będzie miał prawie 60 lat. Rodzice Colin uważają wyrok za niesprawiedliwy. Według nich Filip nie powinien mieć możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie, jednak otrzymał taką możliwość, ponieważ nie był jeszcze pełnoletni. Wielu ludzi uważa, że Filip jest niebezpieczny. Gdy był przetrzymywany w ośrodku wychowawczym w oczekiwaniu na proces, zaatakował jedną z tamtejszych pracownic. Sytuacja wyglądała podobnie jak w przypadku nauczycielki. Gdy pracownica przeszła korytarzem i weszła do łazienki, Filip z ołówkiem w dłoni rzucił się na kobietę, łapiąc ją tym samym za gardło. Ściskał tak mocno, że nie mogła krzyczeć o pomoc. Uderzył ją też kilka razy w twarz. Na szczęście inni pracownicy szybko zareagowali i dzięki temu nic poważnego jej się nie stało. Nie wiadomo skąd u Filipa było tyle agresji i chęci do wyrządzania krzywdy. Niektórzy twierdzą, że atak na nauczycielce nie mógł być jego pierwszym, ponieważ był do niego naprawdę dobrze przygotowany. Miał rękawiczki, maskę, ubrania na przebranie. Wiedział, jak wynieść ciało poza budynek. Może już wcześniej próbował popełnić podobną zbrodnię, jednak mu się nie udało. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Słyszymy się już w następnym tygodniu, także trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.